Legenda o drugim pałacu w Wojanowie Mało kto wie, że w pałacu Wojanów e, mieszkała kiedyś prawdziwa królewna Sam pałacyk jest jednym z najpiękniejszych w całym regionie Po wielu przebudowach ta rezydencja, niegdyś renesansowa Stała się taką wręcz bajkową, o której niejedna królewna marzyła W XIX wieku pałacyk został kupiony przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Miał swoją rezydencję letnią nieopodal w Mysłakowicach. Był potężnym królem, zdolnym dowódcą, ale był też ojcem i rzadko widywał swoją córkę, więc postanowił ten pałac jej sprezentować. A była okazja niebywała. Niedawno wyszła za mąż, więc ten pałacek był idealnym, skromniutkim prezentem ślubnym. Ucieszyła się, jak dostała tę informację, i kiedy przybyli z mężem na miejsce, oczywiście byli zapowiedziani więc wielka feta wierszyki, czytane przez dzieci, śpiewane piosenki przez chór, a małe dziewczynki rozsypywały płatki róż pod nogami szlachetnej pary. Ale kiedy feta się skończyła, no to nastąpił wieczór. Różne były ich zajęcia, między innymi rozmowa, a w zasadzie monolog królewny Luizy. Opowiadała o tym, no bo wiesz, pałacyk jest bardzo ładny, mój tata miał super pomysł, ale czy nie uważasz, że wieżyczki są za małe względem dachu? Powinniśmy je powiększyć przynajmniej o jedną kondygnację i dodać dwa skrzydła po obu stronach, bo pałacyk jest za mały. A nie uważa, że dla z szacunku dla mojego teścia nie powinniśmy żadnych zmian wprowadzać w pałacu? Otóż nie, mój drogi mężu, tata się ucieszy, ponieważ on chce, żeby to był nasz pałac, nasz i tylko nasz letni. W związku z czym byśmy podwyższyli o jedną kondygnację cztery wieżyczki, dostawili dwa skrzydła, a przy okazji byśmy utworzyli park, bo tu jest mało miejsca. Nie ma gdzie spacerować. No tak, dodał mąż. E, von Reden nieopodal w Bukowcu utworzył park w stylu angielskim. To jest pomysł. Von Roy w Staniszowie ma park ze wspaniałą osią widokową na śnieżkę. Gdyby z naszego balkonu było widać królową karkonoszy, byłoby to wspaniale. Masz rację, drogi mężu, ale, ale każda ma taki park, a ja chcę, żeby mój był unikatowy. Więc e, postanówmy, że w naszym parku pojawi się drugi identyczny pałac. Królewicz trochę zbladł. Już spać mu się nie chciało. Próbował znaleźć argumenty, które troszkę zmienią tok myślenia jego pięknej żony, ale wydawało się, że takie argumenty jednak nie istnieją. Rozbudowę zostawili jednemu z czołowych architektów epoki, a park zostawiono w rękach opiekuna królewskich ogrodów w Berlinie, pana Lenne. Pierwsze spotkanie miało miejsce w środę o poranku zaraz po śniadaniu Siedzieli na taresie, pili sobie herbatkę No i Lenę wysłuchiwał koncepcji królewny Luizy Z którą oczywiście jej mąż się zgadzał Opowiadała, że park ma być w stylu angielskim Że mają być stawy, potoki, że drzewa w jązce sadzone Żeby tą rzekę Bubry jakoś ładnie wkomponować A właśnie, i żeby park był oryginalny No to ma się pojawić drugi pałac Lenę trochę hmm, zbladł, ale lubił wyzwania, więc postanowił, że pałac się pojawi. Kilka godzin później e, królewna stwierdziła, że na przejażdżkę jedzie, więc otoczona wianuszkiem służby wybrała się w Góry Sokole do leśniczówki, w zasadzie domku myśliwskiego o nazwie Szwajcarka w stylu właśnie szwajcarskim, wybudowane przez jej wuja który zbudował to dla żony, która pochodziła ze Szwajcarii, a domek chociaż trochę miał sprawić, że poczuje się jak we własnej ojczyźnie. Brak królewny wykorzystał mąż. Usiedli razem z Lenem i ponownie delektowali się przed cudną pogodą i e, znakomitą herbatką. Rozmawiali na różne tematy, aż w pewnym momencie Królewicz postanowił zejść na wijącą się ścieżkę tematu związaną z drugim pałacem. Widział w oczach rozmówcy zrozumienie, w pewnym momencie Lenemu przerwał i zdradził, że długo myślał nad tym, e, nad tym problemem. Po czym dodał: Król y, Fryderyk ufa mi, jeżeli chodzi o pracę z parkami. Do tego stopnia mi ufa, że bardzo często coś mi zleca, po czym przyjeżdża tylko obejrzeć rezultat. Jeżeli jaśnie pan się zdecyduje, żeby swoją żonę zabrać na takie krótkie półroczne turde po Europie, to jak przyjedziecie, wszystko będzie załatwione. Troszkę uspokojony królewicz zaczął delektować się znowu herbatką, ale nie wytrzymał i chciał znać więcej detali. Kiedy Lenemu je zdradzał, coraz większy uśmiech się pojawiał na licach królewicza, który nie zniknął aż do końca dnia. Wybrali się, pojechali, Po roku podróżowali po Europie, a kiedy wrócili, podjechali pod bramę główną, a królewicz zasłonił oczy swojej pięknej żonie i w obecności licznej służby, która witała e, e, mościwą parę. Wprowadził ją przez cały dziedziniec, po czym minęli pałac, stanęli za pałacem i zanim oczy jej odsłonił, wyszeptał do ucha. Moja droga żono, jestem bardzo rady, że powiedziałaś, że drugi pałac ma się pojawić, a nie, że mamy go zbudować. Po czym odsłonił jej oczy, a królewna stała przy stawie, który był tuż za pałacem. Pogoda była wspaniała, cicha, zero wiatru, więc oryginalny pałac idealnie odbijał się w tafli stawu. Więc technicznie drugi pałac... Pojawił się w parku. Staw istnieje do dnia dzisiejszego. Jak będziecie mieli okazję, to polecam, żeby go sobie obejść dookoła i zrobić zdjęcie dwóch pałaców w jednym miejscu. Opowiadał Gracjan Keliański.